40 Dni Modlitwy i Nabożeństwa. Denis Smith. Wydawnictwo Znaki Czasu. Dzień 28. Skruszenie poprzez próby i doświadczenia. Kruszenie, próby i trudne chwile są bardzo bolesne. To mroczne czasy, kiedy nie rozumiemy, co Bóg robi. Mogą to być chwile smutku, zamieszania, a nawet rozpaczy. Są to momenty, w których nasza cierpliwość oraz zdolność do ufania Bogu i oczekiwania na Niego są zagrożone. Są to jednak także chwile, w których nauczymy się, że możemy w ten sposób oczekiwać na Boga, wiedząc, że On przeprowadzi nas przez trudności i doprowadzi je do chwalebnego końca. Oto oczy Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce. Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Psalm 33 od 18 do 22 wersetu. Proces kruszenia przemieni nas tak jak Piotra i pozostałych uczniów. Proces ten kruszy nasze pyszne serca, usuwa pragnienie wywyższenia się, poniża nadęte ego i prowadzi nas do jednego celu w życiu wiernego służenia Bogu. W rezultacie doświadczymy głębokiej relacji z Nim, jak nigdy wcześniej. Zobaczymy, jak Bóg służy przez nas, jak nigdy dotąd. Doświadczymy Bożej mocy i zobaczymy wywyższonego w naszym życiu Chrystusa. Ważne jest, abyśmy zrozumieli proces kruszenia, w przeciwnym razie możemy popaść w zniechęcenie i zgorzknienie, sądząc że Bóg się o nas nie troszczy i nas nie kocha. Musimy także zdać sobie sprawę z tego, że kruszenie jest procesem ciągłym. W naszym życiu może być jeden główny moment skruszenia, ale proces ten trwa przez całe życie. Paweł doświadczył początkowego skruszenia podczas swojego nawrócenia, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego – Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł – Kto jesteś, Panie? Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. To było pierwsze doświadczenie skruszenie Saula ale Bóg nadal pozwalał mu doświadczać ciągłych prób i trudności, aby zachował pokorę. Bym się więc w nadzwyczajność objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie tak. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drugi list do Koryntian, dwunasty rozdział. Od siódmego do 10 wersetu. Wiele lat temu pastor, który mnie ochrzcił, przekazał mi pewną myśl, którą jego córka napisała na wyklejce jednej ze swoich książek. Brzmiało to mniej więcej tak: Testem prawdziwego chrześcijaństwa jest dziękowanie Bogu za cudzy sukces tam, gdzie nam się nie powiodło. To również stanowi dowód skruszenia. Kiedy zrozumiemy, że skruszenie jest celem prób, przez które przechodzimy, będziemy w stanie oczekiwać na Boga w ufnej, pełnej nadziei wierze, wiedząc, że On będzie z nami w próbie i wypełni swoją obietnicę, że będzie ona współdziałać ku naszemu dobru i na Jego chwałę. Bóg przypomina wszystkim, którzy przechodzą przez trudne chwile: Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni Twoje serce. Oczekuj więc Pana. Psalm 27, 14 werset. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje, według obfitości swojej łaski. Lamentacje, trzeci rozdział, 31 i 32 werset. Do osobistych rozmyślań. Opisz, co oznacza dla chrześcijanina przechodzenie przez doświadczenia, które mają go skruszyć. Jaki cel Bóg ma w tym, aby przeprowadzić Cię przez doświadczenie skruszenia? Co może stać się z więzią, jaką chrześcijanin ma z Bogiem, jeżeli nie zrozumie procesu kruszenia? Czy skruszenie jest doświadczeniem jednorazowym, czy też ciągłym? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ochrzcił was swoim Duchem Świętym i aby ożywił was i swój Kościół. Módlcie się o to, aby Bóg pomógł wam zrozumieć i przyjąć to, co się dzieje, gdy przechodzicie przez kruszące chwile w waszym życiu. Módlcie się o osoby na Waszych listach modlitewnych.